Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 177. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 112. Alleluja! Szczęśliwy mąż, który się boi Pana i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach. Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, pokolenie prawych dozna błogosławieństwa. Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, a sprawiedliwość jego trwać będzie zawsze. Wschodzi w ciemności jako światło dla prawych: łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. Dobrze się wiedzie mężowi, który lituje się i pożycza. Postępuje w swych sprawach uczciwie. Na pewno się nie zachwieje. Sprawiedliwy pozostanie w wiecznej pamięci. Nie będzie się lękał niepomyślnej nowiny. Mocne jego serce zaufało Panu. Serce Jego stateczne lękać się nie będzie, aż z góry spojrzy na swych przeciwników. Rozdaje, obdarza ubogich. Sprawiedliwość Jego będzie trwała zawsze. Potęga Jego wzmoże się ze sławą. Widzi to występny, gniewa się, Zgrzyta zębami i marnieje. Pragnienie występnych w niwecz się obróci. Rozpoczynamy dziś lekturę Księgi Tobiasza, pierwsze trzy rozdziały. Tobiasz, pobożny Izraelita na wygnaniu, traci wzrok, ale pozostaje wierny Bogu, podczas gdy Sara, również nękana trudnościami, modli się o śmierć. Bóg wysyła anioła Rafała, aby im pomógł. Księga historii Tobiasza, syna Tobiela, syna Ananiela, syna Aduela, syna Gabaela z rodu Asiela, z pokolenia Neftalego, którego uprowadził do niewoli Salmanassar, król asyryjski z Tizbe, miasta leżącego na prawo od Kadesz Neftali w górnej Galilei, poniżej Hasor, poza drogą na zachód z lewej strony fogor. Ja, Tobiasz, chodziłem drogami prawdy i dobrych uczynków przez wszystkie dni mojego życia. Dawałem wiele jałmużny moim braciom i moim rodakom, uprowadzonym razem ze mną do kraju Asyrii, do Niniwy. Kiedy byłem jeszcze w mojej ojczyźnie, w ziemi Izraela, byłem wtedy jeszcze młodzieńcem. Całe pokolenie Neftalego, mego przodka, odstąpiło od domu Dawida, mego praojca, i od miasta Jerozolimy, które wybrane było ze wszystkich pokoleń Izraela jako miasto dla wszystkich pokoleń izraelskich do składania ofiar. Tam była poświęcona świątynia, w której mieszka Bóg i zbudowana dla wszystkich pokoleń na wieki. Wszyscy moi bracia i Neftalego, mego przodka, składali ofiary cielcowi, którego uczynił Jeroboam, król izraelski, w Dan i na wszystkich górach Galilei. Ale ja pielgrzymowałem często zupełnie sam na święta do Jerozolimy, jak jest przepisane w nakazie wiekuistym dla całego Izraela. Śpieszyłem do Jerozolimy z pierwocinami owoców i zwierząt, z dziesięciną zbydła i z pierwszą wełną owiec. Dawałem to kapłanom, synom Aarona na ołtarz. Synom zaś Lewiego pełniącym swą służbę w Jerozolimie dawałem dziesięciny ze zboża, wina, oliwy, jak również z drzewa granatu, sfigowca i z innych drzew owocowych. Tę drugą dziesięcinę płaciłem w pieniądzach przez sześć lat. Szedłem tam i składałem ją co roku w Jerozolimie. Trzecią dziesięcinę dawałem sierotom, wdowom i prozelitom, którzy należeli do synów Izraela. Przynosiłem im ją i dawałem co trzeci rok. Myśmy ją jedli stosownie do podanego w prawie mojżeszowym przepisu i stosownie do zaleceń Debory, matki mego ojca, ponieważ ojciec mój umarł, pozostawiając mnie sierotą. A gdy stałem się mężem, wziąłem za żonę Annę, pochodzącą z naszego rodu. Z niej miałem syna, któremu nadałem imię Tobiasz. Po uprowadzeniu do Asyrii, dokąd mnie zabrano, przybyłem do Niniwy. Wszyscy moi bracia i współrodacy jedli tam potrawy Pogan. Co do mnie strzegłem się, aby nie jeść niczego z pogańskich potraw. I wierny byłem mojemu Bogu z całej duszy. Najwyższy dał mi łaskę i względy u Salmana Sara i dokonywałem wszelkich potrzebnych mu zakupów. Podróżowałem do medii, gdzie dokonywałem zakupów aż do jego śmierci. Przy tej sposobności złożyłem u Gabaela, brata Gabriego w kraju medów sakwę z dziesięcioma talentami srebra. A gdy Salmanas Sar umarł i królem został jego syn, Sennacheryb, wtedy drogi medii stały się niebezpieczne, tak że już nie mogłem podróżować do medii. W dniach panowania Salman Sara dawałem często jałmużnę braciom z mojego narodu. Dawałem mój chleb głodnym i ubranie nagim, a jeśli widziałem zwłoki któregoś z moich rodaków wyrzucone poza mury Niniwy, grzebałem je. I grzebałem także, jeśli kiedy zabił kogoś Sennaheryb, gdy po swej ucieczce powrócił z Judei w dzień sądu, który wykonał na nim król nieba za jego bluźnierstwa. W swoim gniewie pomordował on wielu synów Izraela. Ja zaś potajemnie zabierałem ich ciała i grzebałem je. Sennacheryp zaś szukał ich, ale ich nie znalazł. A jeden z mieszkańców Niniwy poszedł i doniósł królowi, że to ja jestem tym, który grzebie potajemnie. Wtedy musiałem się ukrywać, a kiedy się dowiedziałem, że król mnie szuka, aby mnie zabić, bałem się i uciekłem. Wtedy cały mój majątek zagrabiono i nie zostało mi nic, co by nie poszło do skarbu królewskiego oprócz mojej żony Anny i mojego syna Tobiasza. A po upływie niecałych czterdziestu dni zabili króla dwaj jego synowie i uciekli w góry Ararat. Po nim został królem jego syn Asarhaddon. Ten ustanowił Achikara, syna mego brata Anaela, zwierzchnikiem nad podatkami w swoim królestwie. Także nad całym krajem otrzymał on władzę. Wtedy Achikar wstawił się za mną i powróciłem do Niniwy. Achikar był za senna cheryba króla asyryjskiego wielkim podczaszym, stróżem pieczęci, zarządcą i głównym rachmistrzem. Asarhaddon podniósł go w jego godnościach jeszcze wyżej. Był on z mojego rodu, był moim bratankiem. Tak więc, zapanowania panowania Asarhaddona wróciłem do swego domu i żona moja Anna i syn mój tobiasz zostali mi przywróceni. Na naszą pięćdziesiątnicę, to jest na święto tygodni, przygotowano mi wspaniałą ucztę, a ja zająłem miejsce przy stole. Zastawiono mi stół i przyniesiono liczne potrawy. Wtedy powiedziałem do mojego syna Tobiasza: Dziecko, idź, a gdy znajdziesz kogoś biednego z braci moich uprowadzonych do niniwy, który dochowuje wierności całym sercem, przyprowadź go tu, aby jadł razem ze mną. Ja czekam, dziecko, na twój powrót. Wyszedł więc tobiasz, aby poszukać jakiegoś biednego między naszymi braćmi, ale wrócił i rzekł: Ojcze! A ja odpowiedziałem: Oto jestem dziecko. A on odezwał się: Ojcze, oto jeden nasz rodak został zamordowany i porzucony na rynku, i dopiero co go uduszono. Wtedy wyskoczyłem, pozostawiłem ucztę nietkniętą. Ściągnąłem człowieka z placu i złożyłem go w jednym z moich pomieszczeń, czekając aż do zachodu, aby go pogrzebać. Powróciłem, umyłem się i jadłem chleb w smutku. Wspominałem sobie przy tym słowa proroka Amosa, które wypowiedział o Betel: Wasze święta zamienią się w smutki, a wasze pieśni w żałobne lamentacje. I wybuchnąłem płaczem. Potem, gdy słońce zaszło, wyszedłem, wykopałem grób i pogrzebałem tamtego. Moi sąsiedzi mówili drwiąc ze mnie. Jeszcze się nie boi, już przecież z powodu takiego samego czynu poszukiwano go, aby go zabić, także musiał uciekać, i oto znowu grzebie umarłych. Tej nocy wykąpałem się i poszedłem na podwórze i położyłem się pod murem dziedzińca. Z powodu upału miałem twarz odkrytą. Nie zauważyłem, że ptaki siedziały nade mną na murze. Wtedy spadły ich ciepłe odchody na moje oczy i spowodowały bielmo. Poszedłem do lekarzy, aby się wyleczyć. Ale im więcej smarowano mi je maścią, tym bardziej oczy moje wygasały z powodu bielma, aż w końcu całkiem oślepłem. Przez cztery lata byłem niewidomy. Wszyscy moi bracia smucili się z mojego powodu. Achikar utrzymywał mnie przez dwa lata, zanim wyjechał do Elimaidy. W tym właśnie czasie żona moja Anna, wykonując kobiece roboty, przędła. Odsyłała to wszystko pracodawcom, a oni dawali jej za to zapłatę siódmego dnia miesiąca dystros odcięła przędzę i odesłała ją pracodawcom. Oni dali jej pełną zapłatę i dodali do tego koziołka. Kiedy koziołek szedł do mnie, zaczął beczeć. Zawołałem wtedy żonę i powiedziałem: Skąd ten koziołek? Czy nie pochodzi on z kradzieży? Oddaj go właścicielom. Nie wolno nam bowiem jeść niczego, co pochodzi z kradzieży. A ona mi rzekła: Jest to podarunek dodany mi do zarobku. Nie wierzyłem jej i powiedziałem, żeby oddała go właścicielom, i wstydziłem się z tego powodu za nią. A ona odpowiedziała: Gdzie są teraz Twoje ofiary? Gdzie są Twoje dobre uczynki? Teraz jest już wszystko o Tobie wiadome. Wtedy bardzo się zasmuciłem, wzdychałem i płakałem, i zacząłem wśród westchnień tak się modlić. Sprawiedliwy jesteś, Panie, i wszystkie dzieła Twoje są sprawiedliwe. Wszystkie Twoje drogi są miłosierdziem i prawdą. Ty sądzisz świat. A teraz, o Panie, wspomnij na mnie. Wejrzyj, nie kasz mnie za grzechy moje, ani za zapomnienia moje i moich przodków, którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie. Nie słuchaliśmy Twoich przykazań, a Ty wydałeś nas na łup, niewolę i śmierć, na pośmiewisko i na szyderstwa i na wzgardę u wszystkich narodów, wśród których nas rozproszyłeś. Teraz więc liczne Twoje wyroki są prawdziwe, wykonane na mnie za moje grzechy, ponieważ nie wypełnialiśmy Twoich przykazań, ani nie chodziliśmy w prawdzie przed Tobą. Teraz więc uczyń ze mną według Twego upodobania, pozwól Duchowi mojemu opuścić mnie. Chcę odejść z powierzchni ziemi i stać się znowu ziemią, ponieważ śmierć jest lepsza dla mnie niż życie. Albowiem słuchać muszę wyrzutów niesłusznych i ogarnia mnie wielka boleść. Panie, rozkaż, niech będę uwolniony od tej niedoli. Pozwól mi udać się na miejsce wiecznego pobytu. Nie odwracaj twego oblicza ode mnie, panie, ponieważ dla mnie lepiej jest umrzeć, aniżeli przyglądać się wielkiej niedoli mojego życia i słuchać szyderstw. Tego dnia Sara, córka Raguela z Egbatany w Medii, również usłyszała słowa Obelgi od jednej ze służących swojego ojca, że była ona wydana za siedmiu mężów, których zabił zły duch Asmodeusz, zanim byli razem z nią, jak to jest przeznaczone żonom. Służąca mówiła do niej: „To ty zabijasz swoich mężów. Oto już za siedmiu byłaś wydana i od żadnego nie otrzymałaś imienia.” Dlaczego nas dręczysz z powodu twych mężów? Dlatego, że pomarli. Odejdź zatem z nimi, abyśmy już nigdy nie zobaczyli twego syna ani córki. Tego dnia była ona bardzo zmartwiona i zaczęła płakać. Poszła do górnej izby swojego ojca, chcąc się powiesić. Jednak zaraz opamiętała się i rzekła: Niechaj nie szydzą z mego ojca, mówiąc do niego: Miałeś jedną umiłowaną córkę, i ona z powodu nieszczęść się powiesiła. Nie mogę w smutku doprowadzać do otchłani starości ojca mego. Lepiej dla mnie będzie nie wieszać się, lepiej błagać Pana o śmierć, abym nie wysłuchiwała więcej obelg w moim życiu. I wówczas wyciągnąwszy ramiona ku oknu, modliła się tymi słowami: Błogosławiony jesteś, miłosierny Boże, i błogosławione Twoje imię na wieki. I wszystkie Twoje dzieła niech Cię błogosławią na wieki. A teraz wznoszę moje oblicze i zwracam me oczy ku Tobie. Pozwól mi odejść z ziemi, abym więcej nie słuchała obelg. Ty wiesz, o Władco, że jestem czysta od wszelkiego nieczystego pożycia z mężczyzną. Nie splamiłam mojego imienia ani imienia mojego Ojca w kraju mojej niewoli. Jestem jedyną córką mojego Ojca, i nie ma on innego dziecka, które by po nim dziedziczyło, ani nie ma on bliskiego po sobie. Ani nie zostaje mu żaden rodak, dla którego miałabym siebie zachować na przyszłą żonę. Już siedmiu mężów straciłam, na cóż miałabym żyć dłużej? A jeśli nie podoba ci się odebrać mi życia, to wysłuchaj, panie, jak mi ubliżają. I tej godziny modlitwa obojga została wysłuchana wobec majestatu Boga. I został posłany Rafał, aby uleczyć obydwoje. Tobiasza, aby mu zdjąć bielmo z oczu, tak aby swymi oczyma znowu oglądał światło Boże, i sarę, córkę Raguela, aby ją dać tobiaszowi, synowi tobiasza, za żonę i odpędzić od niej złego ducha Asmodeusza, ponieważ tobiasz ma prawo otrzymać ją w dziedzictwie przed wszystkimi, którzy ją pragną poślubić. W tym czasie tobiasz powrócił z podwórza swego domu. Także Sara, córka Raguela, zeszła z górnej izby. W drugim liście do Koryntian, rozdziale jedenastym, święty Paweł broni swojej służby apostolskiej, kontrastując swoją szczerość i oddanie z fałszywymi apostołami, którzy wprowadzają w błąd Koryntian. Wyraża troskę o ich duchową czystość i lojalność wobec Chrystusa. Przyrównuje siebie do głupca, by podkreślić swoją prawdziwą miłość i poświęcenie. Paweł wymienia liczne cierpienia, jakie zniósł dla Ewangelii, więzienia, biczowania, rozwitek na morzu, niebezpieczeństwa i trudy, podkreślając, że te doświadczenia dowodzą jego autentyczności i oddania sprawie Chrystusa w przeciwieństwie do jego przeciwników, którzy szukają własnej chwały. O, gdybyście mogli znieść trochę szaleństwa z mojej strony. Ależ tak, wy i mnie zniesiecie. Jestem bowiem o was zazdrosny boską zazdrością. Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę. Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż zwiódł Ewę. Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiego wam nie głosiliśmy, lub bierzecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną Ewangelię, nie tę, którą przyjęliście, znosicie to spokojnie. Otóż sądzę, że dokonałem nie mniej niż wielcy apostołowie. Choć bowiem niewprawny w słowie, to jednak nie jestem pozbawiony wiedzy. Zresztą ujawniliśmy się wobec Was we wszystkim, pod każdym względem. Czyż popełniłem jakiś grzech przez to, że poniżałem siebie, by Was wywyższyć? Że za darmo głosiłem Wam Ewangelię Bożą. Ogołacałem inne kościoły, biorąc co potrzebne do życia, aby Wam przyjść z pomocą. A kiedy byłem u Was i znajdowałem się w potrzebie, nikomu nie okazałem się ciężarem. Czego mi nie dostawało, dopełnili bracia przybyli z Macedonii. W niczym nie obciążałem was i nadal nie będę obciążał. Zapewniam was przez prawdę Chrystusa, która jest we mnie, że nikt nie pozbawi mnie tego tytułu do chluby w granicach Achai. Dlaczego? Czy dlatego, że was nie miłuję? Bóg to wie. Co zaś czynię, będę i nadal czynił. Aby nie mieli sposobności do chlubienia się ci, którzy jej szukają, aby byli jak i my w tym, czym się chlubią. Ci fałszywi apostołowie, to podstępni działacze udający apostołów Chrystusa. I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość, ale skończą według dzieł swoich. Jeszcze raz mówię, niech mnie nikt nie uważa za szaleńca. A jeżeli już tak, to przyjmijcie mnie nawet jako szaleńca, abym i ja mógł się nieco pochełpić. To, co powiem, nie według pana powiem, lecz jakby w szaleństwie, mając rzekomy powód do chluby. Ponieważ wielu chlubi się według ciała, i ja będę się chlubił. Chętnie przecież znosicie głupców sami będąc mądrymi. Zezwalacie na to, że was ktoś bierze w niewolę, że was obiada, wyzyskuje, że was z góry traktuje, że was policzkuje. Mówię to ku waszemu zawstydzeniu, tak jakbym chciał okazać moją pod tym względem słabość. Jeżeli inni zdobywają się na odwagę, mówię jak szalony, to i ja się odważam. Hebrajczykami są, ja także. Izraelitami są? Ja również. Potomstwem Abrahama i ja. Są sługami Chrystusa? Zdobędę się na szaleństwo. Ja jeszcze bardziej. Bardziej przez trudy, bardziej przez więzienia, daleko bardziej przez chłosty, przez częste niebezpieczeństwa śmierci. Przez Żydów pięciokroć byłem bity po czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu. Przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach, na rzekach. W niebezpieczeństwach od zbójców. W niebezpieczeństwach od własnego narodu. W niebezpieczeństwach od pogan. W niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach od fałszywych braci, w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimnie i na gości, nie mówiąc już o mojej codziennej udręce płynącej z zatroskania o wszystkie kościoły. Któż odczuwa słabość, bym i ja nie czuł się słaby? Któż doznaje zgorszenia, żebym i ja nie płonął? Jeżeli już trzeba się chlubić, będę się chlubił z moich słabości. Bóg i Ojciec Pana Jezusa, ten, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamie. W Damaszku namiestnik króla Aretasa rozkazał pilnować miasta damasceńczyków, chcąc mnie pojmać ale przez okno spuszczono mnie w koszu za mur i tak uszedłem rąk jego. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia Wrog. Do usłyszenia.